W tym wideo opowiem Ci o kilku nowych zasadach badań licencjonowanych pracowników ochronnych, o których koniecznie powinieneś wiedzieć, jeżeli chcesz zaoszczędzić swój czas i swoje pieniążki, a które to zasady zdecydowanie różnią się od tych obowiązujących przez kilkanaście lat, czyli od roku 1999 do połowy roku 2013. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Jestem lekarzem wiodącej przychodni, w której od uwolnienia rynku w sierpniu 2013 roku przebadałem najwięcej ochroniarzy we Wrocławiu i chętnie się podzielę z Tobą moimi wrażeniami. Wrażenie pierwsze. Badania pracowników ochrony naprawdę nie muszą trwać więcej niż parę godzin, ciągnąć się jak przysłowiowy smród po gaciach. Wszystko to można zorganizować w jednym czasie. Moja skromna firma jest tego naocznym przykładem i nikt mi nie powie, że musi być inaczej. Czas to pieniądz, również w XXI wieku, również w czasach Unii Europejskiej. Natomiast orzecznictwo ochroniarzy rozciągnięte na kilka dni uważam po prostu za niedopuszczalne, a takie bezproduktywne szwendanie się i wytapianie czasu po przychodniach, jakie by one nie były, tym bardziej. Pełny zakres obejmuje badanie psychologiczne, psychiatryczne, oczywiście specjalista, psychiatra, okulistyczne oraz lekarza uprawnionego. I w sumie najwięcej czasu zabierze Ci badanie uprawnionego psychologa, ale jak jesteś rześki, jak już takie badania przechodziłeś kiedyś, to z reguły jest to formalnością. Ważna zmiana. Kiedyś dostawałeś tylko jedno orzeczenie lekarskie, które sobie tam musiałeś skserować, jeżeli Ci do czegoś innego służyło. Natomiast teraz dostajesz oddzielnie lekarskie i oddzielnie psychologiczne. Czyli gdzie indziej możesz sobie znaleźć psychologa, a gdzie indziej znaleźć lekarza. Nie jesteś skazany już na jedną przychodnię, prawda? Czy to przychodnie, czy pracownię psychologiczną. Natomiast jak przedłużasz licencję ochrony, to nawet musisz dostać trzy orzeczenia dla każdego typu. I trzy od psychologa, trzy od lekarza uprawnionego, czyli jedno idzie na policję, drugie do pracodawcy, a trzecie możesz zachować dla siebie na pamiątkę. Maksymalna cena badań została wyznaczona urzędowo rozporządzeniem 250 zł netto za lekarskie, no oraz 100 zł za badania psychologiczne. I oznacza to w sumie, że placówki są takie, które doliczają podatek VAT, jeżeli są płatnikami VAT-u. Wtedy obliczyłem, że wychodzi to 430 zł 50 groszy brutto i musisz to uwzględnić w swoich kosztach. Natomiast najważniejszy news, nie masz obowiązku badania się w placówkach resortowych oraz w WOMP-ach. Jeżeli jesteś osobą, która miała tą niewątpliwą przyjemność korzystać z ich usług wcześniej, pewnie wiesz dobrze, o czym mówię. Całe szczęście, że te czasy odszedły do lamusa. W tej chwili po prostu wybierz przychodnię czy pracownię w swojej najbliższej okolicy, która to robi najsprawniej, najtaniej lub którą po prostu Ci polecili znajomi, najczęściej tacy, którzy w danej firmie już byli przebadani. Raczej skończyła się też tak zwana turystyka ochroniarzy, polegająca na masowych, zorganizowanych dojazdach, często autobusami do placówek resortowych, które mieściły się w mniejszych miastach. Jedyną zaletą według mnie było tam szybkie i poważne potraktowanie pacjentów, czyli na przykład cały Wrocław jeździł do Nysy i do Cieplic, poznając przy okazji te naprawdę przepiękne rejony Opolszczyzny i Dolnego Śląska, Nysę, że tak powiem, darzę szczególnym szacunkiem. Zwiedziłem to miasto, jest naprawdę prześliczne. W końcu też możesz odwołać się do wyższej instancji, którą są Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy. No tak prywatnie uważam, że odwołania mają małe szanse powodzenia, no ale zawsze warto spróbować, jak coś poszło nie po Twojej myśli. Natomiast jeżeli się odwołuje policja lub pracodawca, oni ponoszą koszty tego odwołania. Z reguły odwołanie nie jest merytoryczne, tylko na zasadzie widzimisię. Także skorzystaj z tego przywileju, bo Cię po prostu to nic nie kosztuje.
Na tym w sumie kończę. Jak chcesz naprawdę szybko i sprawnie wykonać wszystkie badania licencjonowanego pracownika ochrony czy kandydata na tego pracownika, zapraszam Cię serdecznie do mojej przychodni medycyny pracy na Żernicką 215 we Wrocławiu. No, całe rzesze przebadanych i zadowolonych osób świadczą same za siebie. Najlepiej zarejestruj się telefonicznie pod numerem 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Badania odbywają się po południu, no, trwają tak około 2 godzin. Istnieje możliwość dopasowania indywidualnego terminu, ale tylko dla grup zorganizowanych. Jeżeli masz do polecenia jakąś inną ciekawą firmę w Polsce, podobną do mojej, stosującą podobne zasady do mojej przychodni i wykonującą naprawdę sprawne badania pracowników ochrony, zrób to oczywiście w komentarzach do tego wideo. Natomiast jeżeli filmik Ci się podobał, daj lajka, daj kciuka. Jeżeli to cokolwiek Ci pomogło, umieść oczywiście to na ten filmik na swoim ulubionym forum, na swoim portalu społecznościowym, tak abyśmy razem przywracali powrót badań ochroniarzy do jakiejś, powiedzmy, normalności. Jak Cię interesują filmiki z badań okresowych, to już teraz subskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy, tu gdzieś są na górze, na dole linki subskrypcji. No ale tradycyjnie najwięcej dyskusji toczy się na mojej witrynie internetowej badanialekarzamedycynypracy.com. No i tam wpadnij poprzez link w opisie do tego filmu. Oczywiście pod warunkiem, że najpierw zrobiłeś subskrypcję mojego kanału. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz uprawniony do licencjonowanych badań pracowników ochrony i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Tak nawiasem mówiąc, nowe rozporządzenie przyszło w samą porę, zostały uwolnione zawody detektywa, pracownika ochrony, zwiększyło się zapotrzebowanie na badania lekarskie i psychologiczne, no, które w poprzednim wydaniu były poza wszelkimi standardami. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia.